Dzień dobry. Szanowni Państwo, szpital powiatowy w Sędziszowie Małopolskim imienia świętego Ojca Pio, przed którym tutaj obecnie stoimy, uzyskał dofinansowanie od władz samorządowych na zakup nowoczesnego, nowego sprzętu, który w dobie teraz tego szalejącego koronawirusa i panującej epidemii wydatnie nam się tutaj przyda. Mamy świetną kadrę lekarską, jeszcze jak uzupełnimy to o nowoczesny sprzęt, to wtedy będziemy mogli bardziej i wydatniej pomagać naszym pacjentom. Na początku tego miesiąca zwróciłem się do wszystkich władz samorządowych naszego powiatu, zarówno do pana burmistrza Bujaka z Ropczyc, pana Bogusława Kmiecia, tutaj właśnie z Sędziszowa, burmistrza Sędziszowa, i do panów wójtów, pana Marka Tęczara z Wielopola, wójta, do pana Ryszarda Filipka, który jest wójtem gminy Iwierzyce, oraz pana Grzegorza Orzoga, wójta gminy Ostrów, o rozważenie możliwości dofinansowania właśnie zakupu tego nowoczesnego sprzętu. I dzisiaj mam dla Państwa dobrą informację, że burmistrz Ropczyc, pan Bolesław Bujak, razem z całą radą, z wszystkimi radnymi, podjął bardzo dla nas dobrą i korzystną decyzję, przyznając dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych na zakup, mówiąc tak krótko, kolokwialnie, respiratora. Obok, razem ze mną jest tutaj pan Ludwik Jasiński, doktor, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Jest również lekarzem naczelnym szpitala oraz pan ordynator Zbigniew Ziętek, ordynator oddziału chorób wewnętrznych, do którego kierowana jest właśnie ta pomoc i wsparcie finansowe, oraz dwaj panowie doktorzy, specjaliści, kardiolodzy, pan doktor Janusz Kuczek i pan Piotr Kapusta. To tyle na początek. Poproszę teraz mojego kolegę, pana doktora, dyrektora Jasińskiego, też żeby powiedział parę słów na ten temat. Dzień dobry Państwu. Ja w imieniu całej kadry medycznej, w imieniu naszych pacjentów, a także w moim imieniu, chciałem podziękować panu burmistrzowi Ropczyc oraz wszystkim radnym, którzy przyczynili się do podjęcia takiej decyzji o przekazaniu darowizny celowanej, którą wykorzystamy na zakup respiratora. Urządzenie to będzie wykorzystywane w naszym szpitalu, na oddziale chorób wewnętrznych, na sali intensywnego nadzoru. Przyczyni się to na pewno do efektywniejszej, skuteczniejszej pomocy naszym pacjentom, za co bardzo dziękujemy. Ja w tym momencie chciałbym poprosić naszego kolegę, naszego pana ordynatora, doktora Ziętka, o przybliżenie tutaj tych potrzeb i wykorzystania sprzętu, który tutaj otrzymaliśmy odnośnie tej darowizny celowanej. Także dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja również się przełączam do podziękowań panów dyrektorów. Chciałem bardzo podziękować władzom samorządowym w tej chwili gminy Ropczyce, bo słyszę, że wszystkie inne gminy również chcą pójść w ślady tej gminy, za zainicjowanie darowizn dobrego sprzętu medycznego dla naszego oddziału. Ma to być respirator dobrej firmy Hamilton, który w razie kłopotów z oddychaniem umożliwi przejęcie opieki takiej fachowej nad tym pacjentem. Ja tutaj bardzo prosiłem kolegów kardiologów, ponieważ oni są zaznajomieni w szczegółach. Jest tu doktor Kuczek i doktor Kapusta i bym prosił, żeby oni może w krótkich słowach przedstawili ten nasz program. I jeszcze raz w takim razie dziękuję bardzo panu burmistrzowi i całej radzie gminy Ropczyce, i myślę, że innym gminom też będziemy dziękować. Dziękuję bardzo. Proszę panie doktorze. Z
Chcieliśmy podziękować bardzo panu burmistrzowi Ropczyc i Radzie Miejskiej w Ropczycach za wsparcie finansowe na zakup urządzeń, które są wykorzystywane do leczenia niewydolności oddechowej, zarówno związanej z infekcją wirusową, czyli z infekcją, która w tej chwili ma charakter epidemiczny, jak i jest to sprzęt, który później może być wykorzystywany w leczeniu pacjentów z obrzękiem płuc, z chorobą tracyjną płuc. Także mając wyposażenie dodatkowe, można w sposób bardziej intensywny i jednocześnie skuteczny uzyskać lepsze wyniki leczenia pacjentów, którzy u nas w tych warunkach naszego szpitala są hospitalizowani. Dziękuję. Jako przedstawiciel społeczności lekarskiej, w ogóle medycznej z terenu powiatu, chcieliśmy tutaj podziękować inicjatywie radnych i burmistrza, pana burmistrza Bujaka za tenże zakup. I chciałbym powiedzieć, że to jest kolejna pomoc ze strony Rady Miejskiej i Gminy w Ropczycach, ponieważ już podejmowane były takie decyzje o wspomożeniu finansowych innym zakupów. Nie był to zakup całkościowy, tak jak w tym wypadku, ale były to istotne wpływy finansowe umożliwiające zakup w przeszłości kiedyś kupowania ultrasonografu, czyli echokardiografu i innego drobnego sprzętu. Miejmy nadzieję, że ta współpraca będzie dalej. Tutaj, że tak powiem, ze strony Rady Miejskiej widać taką bardzo dobrą wolę pracy i wspomagania służby zdrowia na terenie naszego powiatu. Dziękujemy jeszcze raz bardzo za tą bardzo cenną i potrzebną inicjatywę.